Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wypowiedział się przeciwko zabieraniu z budżetu unijnego państwom Europy Środkowej, w tym Polsce, które odmówiły przyjęcia uchodźców. Uważam, że wykorzystywanie sankcji budżetowych przeciwko krajom sprzeciwiającym się przyjmowaniu uchodźców jest z założenia złym środkiem, powiedział Juncker. W grudniu Komisja Europejska zdecydowała o zaskarżeniu Polski, Czech i Węgier do Trybunału Sprawiedliwości w związku z odmową relokacji uchodźców. Na rozstrzygnięcie w tej sprawie trzeba będzie poczekać kilkanaście miesięcy. W Beverly Hills rozdano Złote Globy. Tegoroczną galę zdominowały wątki związane z przemocą seksualną, nierównościami w branży rozrywkowej. Największym wygranym został film Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, który zdobył łącznie 4 statuetki. Tyle samo zdobył miniserial Wielkie Kłamstewka. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri został nagrodzony za najlepszy film i scenariusz. Frances McDormand otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki, a za rolę drugoplanową Sam Rockwell. Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Gary Oldman za rolę w filmie Czas mroku. Złoty Glob za reżyserię przypadł Guillermo del Toro za film Kształt wody. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki na czele rankingu zaufania do polityków, tak wynika z sondażu Ibris dla Onetu. Prezydent pozostaje liderem zaufania politycznego, jednak taki sam wynik, 46,7% poparcia, otrzymał premier Mateusz Morawiecki. To 18% wzrostu poparcia dla szefa rządu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Najmniejszym zaufaniem Polacy obdarzają wciąż szefa MON, Antoniego Macierewicza. Niedziela w Sydney w Australii była najgorętszym dniem od 79 lat. Temperatura wyniosła 47,3 stopnia Celsjusza. Rekordowy odczyt zanotowano w Penrith na zachodnich przedmieściach miasta. Władze wydały zakaz palenia ognia z obawy przed pożarami. Już w sobotę w Australii spaliło się kilka posiadłości. Z powodu upału około 7 tysięcy gospodarstw domowych w obejmującym Sydney stanie Nowa Południowa Walia nie ma prądu. Dzisiaj w Sydney pobite mają być kolejne rekordy ciepła.